To jest Rapdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Gaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Młode wilki. Ty zawsze z taką pasją w głosie. No jeszcze tutaj miałem zgłośniony ten hebel od komputera i dlatego no tak głośno poszło, ale dobrze, robi wrażenie. Tak, z przytupem wchodzimy. Wchodzimy z przytupem i z młodymi wilkami, a z nami są OZM i Hondeja. Witamy was serdecznie. Panowie, OZM, z tego co pamiętam występował na Biforze w Bifor Hip Hop Opole 2012 Bifor Party w klubie Pod Pretekstem. Koncert, daliście właściwie dobry koncert. Z kim dawałeś ten koncert, jeżeli... To był mój hype man, Kot, który jest moim współlokatorem. No, to bliski hype man. Tak, łóżko obok. No, tak się złożyło, że Kondeja cały czas nie ma czasu, żeby wbić na żaden koncert. Nie ma pieniędzy na razie. Nie wiem czemu. Jak to jest z tymi koncertami? To wy musicie płacić za to, żeby móc je dać? Powiem ci, do tego czasu jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby ktoś mi zwrócił pieniądze za dojazd, serio? Ale z drugiej strony, no wiesz, ja chcę zagrać, ja chcę się pokazać, więc dla mnie to... To nie jest na razie kwestia pieniędzy, tak? Dokładnie, no dojechać do Opola to jest 8 zł w jedną stronę, to nie jest duży pieniądz, nie? Więc jest spoko. Okej, a w ogóle jak do tego doszło, że zaczęliście supportować na przykład takich raperów jak Małpa? Widziałem między innymi na YouTubie wasz support. W Namysłowie, Małpa, tak? W sumie to był... Czy to jest przypadek, czy... To był pierwszy koncert, jaki w ogóle zagraliśmy, nie? O, no to miło. Tak, no od razu przed Małpą to jest już jakieś osiągnięcie, ale w sumie ten koncert załatwiała mi moja kuzynka. Dałem jakieś 3 kawałki, ona tam znała organizatora, potem on do mnie zagadał. Jakoś tak wyszło, że spodobało mu się to wszystko, powiedział: spoko, możesz przyjechać. No i pojechałem od razu, prawie mandat zarobiłem, zapicie w miejscu publicznym. No ale przygód nie brakowało i powiem wam, to był jeden z moich lepszych koncertów. Pierwszy, miałem stresu co nie miara, ale było dobrze, było dużo ludzi. W sensie tak, patrząc na te wszystkie 4 koncerty, które do tej pory zagrałem w tym roku i w końcówce ubiegłego, to było najwięcej ludzi i taki najlepszy odbiór był. Ale no właśnie z tego, co widziałem, to publika dość dobrze się bawiła. Rozkręciliście tą publikę z tego, co tam na YouTubie widziałem. No, wiesz, na Biforze też był. Wiesz, nie gramy jakiejś ciężkiej muzyki, to jest takie dość luźne. To jest zabawa słowem. Trochę funkowe brzmienia. Dokładnie, też funkowe, jazzowe brzmienia. Nie stawiamy aż na razie na treść na tych koncertach, bo wiadomo, jesteśmy undergroundową ekipą, nikt nas nie zna, żeby wszyscy skandowali nasze zwrotki, jak to jest w przypadku Małpy albo kogoś, ale no próbujemy jakieś chwytliwe refreny wymyślać, żeby ludzie się bawili z nami. No i na razie się udaje, tak mi się wydaje. Bardziej muzyka koncertowa na razie, tak? Tak, żeby złapać ten kontakt z publiką, to jest zawsze doświadczenie. Z koncertu na koncert ja się coraz bardziej pewniej czuję na scenie. No na razie mój wspólnik Kondeja nie może tego powiedzieć, no bo niestety jeszcze nie zagrał ze mną koncertu. Mam nadzieję, że to będzie w niedalekiej przyszłości już tylko kwestią czasu, jak będziemy razem grać i dam spokój mojemu hypemanowi, który powinien się uczyć, bo jest, chce być architektem, więc ma dużo nauki. No, ale do tej pory na razie to idzie po mojej myśli. A jak jest u ciebie, Kondeja, z koncertami? O, ja zagrałem pierwszy koncert, jak miałem 15 lat. I no to wczesny start, a? No, wczesny start, nie? Zacząłem nagrywać, miałem 14 w sumie. Nagraliśmy taką epkę z ziomkiem, wydaliśmy 50 krążków. No i później się kontakt urwał z nim i zacząłem z Mateuszem nagrywać.
No już wcześniej nawet się znaliśmy i wykładamy sobie dla jednego. To nie był jedyny koncert, tak? Ten wieku 15 lat, czy? To był jedyny. To był jedyny, jak, jedyny. Jak do tej pory. Macie tutaj debiutanta. Jedyny koncert. To jest dobry wiek w ogóle, 14-15 lat, żeby coś zaczynać? Czy, raczej, nie czy jak człowiek patrzy na to, co nagrał parę lat wstecz, bo zakładam, że masz więcej niż 15 lat, że już trochę minęło tego czasu. No 5 lat minęło. No to jak te kawałki wyglądają z tej perspektywy? Czy w ogóle nie ciężko ci je słuchać? Czy... Płyta tak nazywała płyta się z perspektywy. No, płyta się nazywała z perspektywy. To jest bardzo ciekawe. No i z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to... Śmiać się chce. No, dokładnie, śmiać ale, się. Ale naprawdę, fajnie ale, się wraca do takiego czegoś. OZM był nawet na ficie tam, więc... Tak, jeszcze w ogóle OZM, ta ksywa, no po prostu jest... Śmieszna, no nawet ja tak twierdzę, bo wszyscy. Ale podkreśla twoje pochodzenie. Bo... Tak, dokładnie, że niby jestem z Ozimka, bo wszyscy na mnie mówią Eldo, tylko że jeden już jest z Warszawy i jest no, rozpoznawalny. No to wszędzie. Nie pasuje trochę. No i niestety, no, musiałem dodawać coś do tych pierwszych tracków, no i tak wyszło, że dodawałem sobie skrót od swojego pochodzenia, czyli Ozimek. No i potem skreśliło się Eldo i tak zostało. No a że teraz już mnie dużo osób rozpoznaje pod tą ksywą, no to nie będę nic zmieniał, prawda? Już raczej... Wie, jak to jest z ksywkami raperów, bo nie rozumiem, że... Powiem ci... Dużo z nich bierze po prostu skróty od swojego imienia tak, i tak, nazwiska, dokładnie. Prawda? Jest też plus posiadania dobrej ksywy, taki na przykład, że możesz do niej dużo rymów ułożyć albo coś. Ja mam na przykład taką, że no nie da się do tego w ogóle nic ułożyć i bardzo dziwnie to brzmi na bicie, dlatego nigdy nie używam jakiejś OZM albo coś. Wolę Mateusz albo w ogóle jej nie używać. No niestety, no ale no nie będę już nic zmieniał. Na razie jest jak jest. Okej, panowie, pracujecie nad wspólną płytą, tak? Nad epką, tak. Nad drugą. Nad drugą, tak, to już jest druga epka. Pierwsza w sumie wyszła w 2011 roku, przepraszam. Pewien kumpel zawsze mi zwraca na to uwagę. I wyszła właśnie w 2011 roku, tylko te teksty, które pisaliśmy, one były z przełomu nawet 2008 roku. No, to były takie, wiesz, takie łapanki, takie... Co już kiedyś napisaliśmy, co nam się to podobało, co wrzuciliśmy na tą gdzieś płytkę. Tam leży, nie? No, to no macie jakiś sentyment też do tych tekstów, bo wielu artystów na przykład jak patrzy wstecz na niektóre płyty, no to powiem ci szczerze, nie podobają im się. Powiem ci szczerze, ja na przykład... Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Jestem z tego dumny, że w ogóle udało nam się takie coś sklecić. No dokładnie. Zacząłem studia. Byłem we Wrocławiu, zjeżdżałem do domu no, raz na ruski rok, naprawdę, bardzo rzadko. No, wiadomo, ja mieszkałem w Zabrzu. Kondę ja mieszkał w Zabrzu, to dość też znaczna odległość. No i wiesz, jak to pogodzić? Co z tym zrobić, żeby nagrać? No i znalazł się taki kumpel, który udostępnił nam, oczywiście w nawiasie studio, takie domowe warunki, ale tak, naprawdę. Szafka, tak, koce dalej. Dookoła. To były koce dookoła. Wchodziło się jak do jakiegoś bunkru, ale wiesz, klimatycznie. No i spotkaliśmy się tak chyba z 4 razy. Kondeja zjeżdżał do mnie, tam do mojego miasta rodzinnego, gdzie ja teraz mieszkam, w Lublińcu. No i powstało 11 kawałków, w sumie 13, bo jeszcze 2 single, które miały być... zapowiedzią naszej epki, ale no, udało się, no i to było spoko. W końcu, wiesz, jakaś epka, zawsze jakieś były luźne kawałki, a teraz cała płyta przyjęła się, nie wiem czy dobrze, może dobrze, chyba może nie, dobrze. Ale wiedzieliśmy, że stać nas na więcej, nie? Więc robimy do tej pory nowy materiał, nie wiem kiedy uda nam się go skończyć, bo... Tak jak mówię, Kuba ma problemy z dojazdem do mnie do Wrocławia. Ja teraz sobie założyłem studio w swoim pokoju, też w nawiasie studio. No ale już mamy wszystkie teksty prawie gotowe. 2 kawałki, 2 single są puszczone w internet. No, tam... Były nagrane 3, ale jeden odstrzeliliśmy. Tak, patronaty tam objęły na razie chyba tylko 2 fora takie internetowe związane z muzyką rap. No i nagle tak przestaliśmy. Właśnie taka przerwa jest, bo... No nie da się nagrać tego na odległość, no, musi do mnie przyjechać, prawda? Ale teksty są gotowe. Czy to kwestia studia, tak? Że nie macie studia, no bo przecież niektórzy artyści nagrywają na odległość. Nie, ja mam studio, tylko chodzi o to, że... Ale studia nie da się wysłać, o. Dokładnie, nie da się go wysłać, no nie da.
Ale myślę, że wszystko będzie dobrze, że nagramy epkę. Po tej epce ja mam zamiar wydać takie już ogarnięte solo w końcu na producentkich bitach. Już połapałem sobie dużo fajnych znajomości. Fity też będą dobre. Nie chcę tutaj więcej zdradzać, nie chcę zapeszać, bo oczywiście... W sensie doszedłem do wniosku, że nawet jeśli ktoś jest nieznany, ale jest przekonany o tym, że robi dobry rap, to... Warto się zapytać. Warto się zapytać kogoś z tej wyższej półki, jeśli chodzi o underground, czy nie chce się na przykład dograć. Wiadomo, że jak będzie Białas na ficie albo jakiś Piętak. No Piętak też jest dobry na przykład, ale jeśli będzie ktoś z Warszawy na ficie, no to więcej osób to sprawdzi. No tak, chyba o to właśnie chodzi, że... Tak. Chodzi o to, żeby jak największa liczba osób to sprawdziła i w końcu do kogoś to dotrze, do kogoś nie dotrze, no... Czy to też jest jakaś taka próba marketingowego zagrania? Powiem ci... Na gościach trochę? W sensie tak. Wybicia no, się? Na pewno. No bo jest ciężko, jakby nie mówić... Ale wiadomo, że każdy też chce mieć kawałek z lepszą od siebie, nie? Jest też takie powiedzenie, że dobra muzyka broni się sama. Jest dobry przykład Huczu. Wyszedł nagle, prawda? No tak. Ja pamiętam, jakiś rok temu przeglądałem fora internetowe i spotkałem się z jego kawałkami i już wtedy naprawdę mi się podobały, ale popatrzyłem wyświetlenia tam 300-400 wyświetleń na YouTubie, no co to jest? Człowiek na liczby zwraca uwagę, tak? Nie? No statystyki są ważne w sumie. Wiadomo, jeśli ktoś... Chociaż nie. Cieszą oko, jak tak, tego jest dużo, ale... Cieszą oko, ale chodzi o to, że wystarczył... Jeden bodziec, co nie? Jedna chwila i ludzie zajarali się tą muzyką. I nagle z takiego zwykłego no-name'a, który wiadomo, no nie robił sobie żadnej promocji. Wydaje mi się, że on naprawdę miał na to... No nie miał na to w ogóle wpływu, że tam nagle się wybił. Ktoś go dostrzegł po prostu i płyta się przyjęła dobrze. Miał takich gości jak Tetris, no naprawdę, no to już jest wyższa półka, prawda? No... I to jest fajna kwintesencja tego undergroundu, że jeśli robisz dobrą muzykę, to naprawdę nie musisz się promować aż tak, że musisz każdemu lizać dupę i nie wiem, wchodzić wszędzie ze swoją muzyką, żeby tylko się wypromować. Myśleliście o jakimś legalnym wydawnictwie w najbliższym czasie, czy raczej na to nie ma szans? Ta epka, jak rozumiem, którą teraz szykujecie, też będzie wpuszczona w internet po prostu. Tak, to będzie luźna epka. Sam tytuł mówi podjebawsze bity EP, no to wszystkie bity na pewno nie będą producenckie. Chcemy dobrać właśnie takie brzmienia połowę radosnych ze względu na mnie, bo ja na przykład nie trawię smutnych podkładów ani nic, a połowę takich melancholijnych, bo Kondej jest specjalistą w takich sprawach. Czyli dobraliście się też na zasadzie takiego kontrastu trochę. No, tak. Mamy tak samo... Yin i Yang w rapie, tak? No, będziemy nawet mieli chyba dubstepowy kawałek jeden, więc trochę jak PZ. No to jest teraz nowa ścieżka dla raperów, tak? Wielu próbuje. Po prostu... Tak jak Mez nawinął, że trzeba iść z duchem czasu, dokładnie, tak? W polskim rapie nie powinno się zamykać do schematu, że wyklepie się wszystko, szesnastkę wyklepie się na ten sam akcent i to jest koniec. Trzeba kombinować. Mi się wydaje, że to jest właśnie klucz do sukcesu. Różnorodność, tak? Tak, dokładnie, różnorodność. Nie można się zamykać na jeden gatunek, bo... Na przykład, w sensie, fajne są płyty, które są ukierunkowane na takie, jak na przykład Dwa Sławy albo coś. To jest muzyka rozrywkowa, przy której na przykład jak się jej słucha idąc przez miasto, to ludzie się na ciebie patrzą jak na pajaca, bo się śmiejesz co chwilę. No, ale są też dobre płyty, które mają różne gatunki muzyczne na samym krążku. Na przykład dubstep, jakiś old school, coś z funku. To też są fajne płyty, naprawdę. Słuchajcie, 26, tak mi się wydaje, wchodzi ta ustawa, ta sławetna już ustawa, akta, która jest dosyć wypromowana, tak? Jak myślicie, czy uderzy to w polski underground? Ja się trochę obawiam. Powiem ci, że to będzie taka łopata z piaskiem na ten underground, zakopie to strasznie. No, zasypie nas. Ja na przykład nie jestem... No bo właśnie co wy teraz powiecie w związku z waszą epką, no. bo...
Ona się wręcz nastawia na... sam tytuł sugeruje, że... Powiedzcie, to już będzie taki, nie wiem, sztylet w serce, co nie? Wszystkie bity są kradzione, no to albo pójdę do więzienia i będę przez to sławny. Może jak 50 Cent. Albo po prostu przez to będę miał dobrą promocję, prawda? Że na przykład Mateusz Macok został zamknięty za płytę wydaną Mateusz na... Mateusz M. Mateusz M. został zamknięty za kradzione bity. No ale nie, jest to naprawdę cios straszny w kierunku undergroundu, bo nawet nie wiem, czy będzie można wrzucić coś, co jest producenckim bitem, ale... Ale wy na to nagraliście, tak? Producentów, którzy robią na przykład na kradzionym oprogramowaniu i którzy są nieznani, prawda? A to już jest w ogóle... No to już by był absurd, gdyby jeszcze potrzeba było sprawdzać temat rzeka chyba. Dokładnie. Tak, ale wracajmy do rapu. Ja bym chciał nawiązać jeszcze do nazwy waszej epki, którą tu już wspominałeś. Jakieś nawiązanie do Warszawskiego Deszczu? No bo tak w stylu właśnie Warszawskiego Deszczu ta nazwa. W sumie bardziej jest nawiązanie do płyty Smarka. Bo podjebawszy, no... To tak spontanicznie dość wyszła ta nazwa, tak? Rozmawialiśmy ze sobą na gadu-gadu, jak można nazwać płytę. No i oczywiście przez godzinę gadaliśmy o głupotach, aż nagle ktoś rzucił nazwę Podjebawszy Bity EP. No i tak, kurde, no nawet to brzmi. Oczywiście zaraz po 5 minutach mieliśmy okładkę. Kondeja mistrz Painta dopisał. A Paint teraz rozbudowany, także. Mateusz sam taką chciał, nie? Ale szczerze, byłem w szoku, bo naprawdę mi się to podobało. Jest oczojemna ta okładka, więc nawet tam był spray użyty? Paintowy spray? Ale ileż kolorów, jaka ekspresja. Tak, i kultura hip-hop, bo spray tak był otagowana ta okładka Paintem. Na murach. Czyli jest któryś z elementów hip-hopu zachowany, prawda? Ale no... Nie, do Warszawskiego Deszczu nie nawiązywaliśmy. Nie, na pewno nie. A tak jeszcze wracając, panowie, do tego undergroundu, jak ty zawsze możecie poczuć się jak w latach 90., bo... Z tego co... Nie, może inaczej. Pierw zapytam, czy będzie wersja fizyczna tej płyty, bo... Zależy, jaki będzie odbiór tego. Tak. Czyli na razie jeszcze nie planujecie, tak? Na razie nie. Wiesz, no my jesteśmy biednymi studentami, no. Ktoś zawsze może... moglibyście rozprowadzać, jak w 90. na kasetach te... Ale to swój album. Innej opcji nie widzę, jak to, że wezmę tą płytę gdzieś na koncert i będę po koncercie nią machał. Rzucał w ludzi. Mam epkę, jest super. Innej opcji nie widzę, no teraz... Zawsze fizyczna wersja. Dokładnie, to też cieszy oko, prawda? Na swojej półce, podjebawszy bity EP. Zawsze mogę się potem pochwalić dzieciom, cenzurę jakąś naniosę i pokażę okładkę. Ja bym na wyższej półce postawił, żeby mniejsze dzieci nie miało. Dobrze, rozmawiamy o waszej nadchodzącej epce. No to może jakiś kawałek właśnie z tej epki, który ją chwila będzie... Chwila przerwy, bo się rozgadaliśmy. Tak. Bo za chwilę jeszcze konkurs musimy zorganizować, bo obiecywaliśmy także teraz na naszej antenie Co u nas, czyli utwór Kondei i OZM promujący ich epkę. Złoty medal zdobył na podium się wdrapuje. 2011. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Konkurs Rapdycji. Tak, wracamy z rozmową i z konkursem, bo panowie wymyślili dla nas pytanie. To już tradycja, że nasz gość wymyśla pytanie. Tak jest też w tym przypadku. Trochę ich przymuszamy nieładnie, no ale... Myślę, że im to się podoba. Co poradzić? Gimnastykujemy się trochę. Takie uczestnictwo żywe tak, w naszej audycji. Żeby było żywo. No to panowie, dajcie pytanie. Pomyśleliśmy nad tym pytaniem, żeby nie było za trudne. Chcielibyśmy, żebyście nam powiedzieli, ilu producentów na razie dało nam swoje bity. Nie ma ich za wielu. Ale to konkretnych, czy tylko liczba? Nie, liczba. Wystarczy liczba. Okej, w takim razie odpowiedzi piszecie na maila Rapdycji, rapdycja@rs.gmail.com. Pierwsza osoba, która poda poprawną odpowiedź, wygrywa, Piotrku. Płytę PMM Poza Horyzont, ufundowaną przez firmę Prosto, przez tą wytwórnię właśnie, razem jeszcze z wlepą Czysta Brudna Prawda i z wlepami naszej Rapdycji. Tak, jest są to też co wlepy walczyć. Rapdycji. Bonusiki. To może powtórzmy jeszcze raz pytanie dla tych jeszcze raz pytanie. Którzy... Ilu producentów dało nam do tej pory bity. Tak, piszecie na Rapdycja. Na których mamy piosenki. Tak, piszecie na rapdycja@rs.gmail.com. Do wygrania najnowsza płyta PMM. My wracamy do rozmowy. Rozmawialiśmy trochę o płytach, o tym undergroundzie, który zostanie podkopany. Zauważyłem na twoim profilu też blendy.
Tak. A to... Chyba zajawka, nie? Nie ma czasu. Blendy są tylko zabiciem czasu w czasie sesji. Czy to jest, jakiś tam drobny odłam, jeżeli chodzi o cały hip-hop, bo blendy nie są jakąś popularną strasznie formą. Fakt, że wychodzą jakieś mixtape'y, mixtape blend, tak, w sumie, popularniejsze, ale... Te blendy to najbardziej rozpowszechnił chyba Tłusty w Polsce, bo jego dwie płyty z blendami, teraz nowa wyszła, blendy od Dioksa, no to one mają jakiś power, prawda? Reszta to jest takie... Nie dość, że źle podłożona kapela, tak tylko próbują ludzie, no ale... Znaczy czasami to wychodzi naprawdę dobrze. Tak, tak. I właśnie to jest fajne, że czasami ktoś wrzuca na profil tych gwiazd jakiś dobry blend i można się zaskoczyć, jeśli chodzi o pomysłowość, że na przykład jakiś, nie wiem, Solar Białas na tak, od nich jest dużo. Od nich jest chyba, z nimi jest dużo blendów. Tak. Czyli nie traktujesz tego kompletnie poważnie. Nie, to jest czysta zajawka. No jakaś tam drobna odnoga, to nie tak jak breakdance czy beatbox. Nie, to jest dla zabicia czasu. Ale powiem szczerze, fajna że na zabawa, przykład fajna zabawa. Blend Małpy wyszedł świetnie. No, w sumie spotkał się z dużą aprobatą na profilu od... Choć słyszałem, że on jest trochę za pozytywny znowu w związku z warstwą tekstową, ale mi na przykład wpadał. Ja też... No, panowie od kontrastów, bo... Ja też słyszałem, że jest w ogóle źle podłożona kapela, no ale... Nie, to tak daleko bym nie szedł. No i krótki ten blend jest pod całkiem inny beat, tak jak mówisz. No i to było po swojej chwili, ja nie wiem. Nawet ja nie pół wiem, godziny czy... nie ma, to fakt, ale... Ja nie wiem, czy spędziłem nad nim 15 minut, żeby go zrobić, ale jakoś tak wyszedł. No i... Są ludzie, którym to może sprawić przyjemność. Powiedzcie mi, panowie, kim się w ogóle inspirowaliście, jak zaczynaliście nagrywać? O, to musimy się podzielić na dwie różne części, to może zacznę Kondaja. Tak, to zaczynaj. Kim się inspirowałem? Tak, kto cię zaraził rapem? Dalej może rapem? Tak, czy coś się zmieniło? Jak ktoś mnie zaraził, to Peja. Ale przez to, że jak miałem 9 lat, to znalazłem na podwórku jego płytę na ziemi. I później w ukryciu przed rodzicami ją puszczałem sobie codziennie. No i od tego się zaczęło. Później wiadomo, Paktofonika, to już chyba każdy tak zaczynał. Przepraszam, no ja tak nie zaczynałem. Zgłaszam weto. Większość osób tak zaczynało. No myślę, że strasznie się jarałem Magikiem. To jest człowiek, który dla mnie zrobił dużo w polskim hip-hopie. Też obrósł legendą trochę. Dokładnie, i w psychorapie. Wydaje mi się, że w sumie bardziej przez to, że popełnił samobójstwo, obrósł legendą. Tutaj niżeli... można Jana Wygę zacytować z Nielegalnego Radia, że genialny artysta to martwy artysta. No, dokładnie. Jest tam taki wers. Tak samo jak Tupac i dużo tam. Tak jak Bigel. No, czy Biggie. No, a kim, Sky is the limit. A kim inspirował się OZM? A ja zacząłem słuchać Łony, Złotej Rybki. Nie wiem, czy to jest dobry początek, ale wydaje mi się, że zostało mi to do teraz, takie pozytywne brzmienia. Jakoś tak nie miałem parcia nigdy na te takie mocniejsze kawałki o ulicy. Czy chyba trochę słychać w swoich tekstach też lekką ironię, bo chwilami. Czasem jest ironia, to fakt, to trzeba przyznać. To od Łony, to może właśnie to się od Łony wzięło, bo to... Tak, i w sumie chyba na nim zapoczątkowałem całą tą zajawkę hip-hopową, bo nie pamiętam, żeby było jeszcze paru innych wykonawców. Tak od Łony się to zaczęło, potem kumpel zaraził mnie OSTR-em. No wiadomo, no klasyk, prawda? Tak. No. Do tej pory, taki żywy klasyk. I cały czas się zastanawiałem, czemu ja nie mam takiego niskiego wokalu. Jeszcze byłem wtedy przed mutacją i się cały czas denerwowałem. I to było takie... Wszyscy to przeszliśmy. Dziecięca zazdrość. Ale on ma niski głos. Ja też tak chcę. No ale no, wiadomo, natura nie wybiera. Każdy dostał takie struny głosowe, jakie ma. A to też wyróżnia w pewien sposób, prawda? Jeżeli jest rozpoznawalny głos, no... Wszyscy operowali głosem ostrego, to... No, na przykład, jeśli chodzi o te, jak wrzuca się kawałki na forum albo gdzieś na YouTube'a właśnie, dużo osób pisze komentarze w stylu, nawijasz jak ktoś. A tak patrzę po tych komentarzach pod moimi kawałkami, no jeszcze nikt mnie nie porównał do jakiegoś rapera, chyba tam raz było porównanie do... Smarkiego, co było chyba, nie wiem, takim lekkim absurdem, bo to całkiem inny wokal.
No i to też jest spoko, że jeszcze nikt nie znalazł żadnego odpowiednika, że kogoś naśladuje, prawda? Ale trochę podobny styl chwilami. Brudne styl. Serca całe. No, są, oni też mają, no nie mówię, że całkowicie, ale mają niektóre utwory takie z przymrużeniem oka, no. Szczerze to ja cały czas szukam stylu, bo nie wiem w końcu, w czym chcę się odnaleźć, prawda? Ciężko się odnaleźć, tak? Czy w jakiś bardzo funkowy. A czy to jest konieczne? Czy nie możesz na przykład nagrywać? Jest fajnie, bo ja cały czas eksperymentuję. Raz nagram na takim bicie, raz na takim. Nie ma tak, że tylko się uprę przy jednym gatunku i szukam takich bitów. A po co się ograniczać? A ten proces, panowie, zanim coś puścicie, czy to wygląda tak, że bit nagrywacie i puszczamy, czy na przykład nagrywacie kilka kawałków i dopiero potem myślicie, co jest w ogóle warte wypuszczenia, a no jak to jest? Czy macie takie na przykład kawałki, które nie ujrzały światła dziennego? Tak, nie zamyśliliście, bo na przykład i nie ujrzą na przykład. Waszym zdaniem były za słabe. Są takie kawałki. W sumie nie wiem, czy za słabe, ale treść, jaka w nich była, to nie za bardzo. Odbiorcy mogliby nie odebrać tego. Dobrze. Gniją gdzieś w folderach. No. Ale może kiedyś. Też, tak jak mówisz, no my akurat nagrywamy, oczywiście ja zajmuję się miksem i masteringiem, nikt mi tego nie zrobi, dlatego też tak często nie wrzucam tych kawałków, no bo to też zżera trochę czasochłonne, czasu. Tak? Dokładnie, no i też mnie to trochę zniechęca, bo nie dość muszę napisać ten tekst, nauczyć się go na pamięć, nawinąć go, potem jeszcze... A zawsze możesz z kartką wstać, czy w szafie ciemno, tak? No, teraz już nie mamy szafy, spokojnie, teraz już jest światełko, wszystko ładnie. Tak? Teraz są gąbki nawet. Ale chodzi o to, że potem jeszcze muszę go zrobić. Bardzo dużo czasu mi na jednym kawałku schodzi. No i tak sobie później myślę, kurde, nagram następny, znowu będę musiał tyle czasu poświęcić na ten kawałek. No ale wychodzi, że warto. Tak, no niektóre kawałki, powiem ci, naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak czasami piszą do mnie jacyś ludzie w ogóle z całkiem innej strony Polski. Mówią, bardzo dobry rap, super, tak dalej. No i to motywuje, prawda? Ale najlepszy jest właśnie odbiór po koncertach. Tak gdzieś trzy dni po koncertach jest najlepsze. To jest, nie wiem, czy to jest poczta pantoflowa, czy co to jest, jak, ale... Jak już wszyscy ochłoną może. Ale bardzo dużo osób właśnie dochodzi na fanpage i bardzo dużo osób pisze komentarze na YouTubie pod kawałkami, że jest to coś dobrego i w dobrym kierunku to wszystko idzie. I to właśnie motywuje. To w sumie to nie powinno tylko motywować. Ja powinienem sam siebie jakoś przekonywać, że muszę jak najwięcej tego tworzyć, ale... Czasem mam tak jak małpa, że stawiam na jakość, nie na ilość, nie? A spotkaliście się z jakimiś negatywnymi opiniami? Też dotarły do was takie... Nie, hejterów nie brakuje. Tak również w wypadku takich undergroundowych artystów? Tak jak mówię, no... Bo chyba im bardziej raper znany, tym tych hejterów jest więcej, ja to, mi się tak wydaje. Nie ma też... Sporo tego, bo znany hejting raper, to jest popularna pasja w Polsce. Ostatnio bardzo hejtowany jest bro. No, ale powiem wam, że hating jest też formą marketingu. Jeśli ktoś mówi, o, ten kawałek jest głupi, to nie, to głupi, to tak... Znaczy, to jest, nie bardzo... jest za bardzo zbyt konstruktywna krytyka, tak, prawda? No, ale że ten kawałek, przestań, to już pięciolatek nagrałby lepiej, zmusza niektórych ludzi, że oni to przesłuchają, no bo to pewnie jakaś beka i wszyscy to przesłuchują. Czasami to może się okazać, że napęd. Niekoniecznie, prawda? Dokładnie. Tede chyba zastosował, wykorzystał tutaj ten hating i wydał jakąś serię koszulek z hasłem, które... Fakt Tede, tak? Tak, fakt, no, wykorzystał, no. To jest idealny obraz i ci ludzie to kupowali potem i zarabiał na tym Tede. Tede umie się udać w marketingu. Tak, więc na pewno było fajne zagranie. A powiedz mi, Kondeja, jak z twoją solową płytą, czy planujesz coś? Solowa płyta? Tak, no myślisz w ogóle o czymś takim? Wiadomo. Piszę, czy są już jakieś plany, tak? Piszesz? Powiem ci, że napisałem już 3 solowe płyty, tylko że co piszę, to niby tak mi się wydaje, że jest lepiej i tam to odkładam do boku. No i myślę, że dopiero po epce, jak nagramy razem z OZM-em, to wtedy się wezmę za to bardziej konkretniej. Mm-hmm. I to, co wybiorę z tych 3, co napisałem, te lepsze kawałki i wtedy coś,
coś nagramy. No, oczywiście tak pod warunkiem, żebym pozwolił siebie nagrać. Mamy nadzieję, że pozwolisz, koledze. Kasujemy za godzinę 5 dych. mamy zwycięzcę. Tak. Właściwie mamy bardzo dużo odpowiedzi. Ja nawet była odpowiedź 0. No to było blisko. Tak, ale pierwsza od tego samego pana jest poprawna. Jest to 2. Zwycięzcą jest, no tu nie mamy imienia. Jarek, to jest chyba, bo już kiedyś u nas wygrał, z tego co sprawdziłem. Haja, tak, szybko. Tutaj tak. I... Jarek, no proszę. Także gratulujemy, Jarku, wygrywasz płytę PMM, tak, pozdrawiamy. Jarka. Nawet machamy, nie widać, ale machamy. Schodzimy na chwilę, prawda, na przerwę, po przerwie wrócimy, myślę, no i... Schodzimy, no bo już troszkę czas się kończy naszej audycji. To nie schodzimy. To myślę, ja że jeszcze porozmawiamy, tak, trzy minuty i jedno potem... Jedno pytanko do was, kiedy wspólny koncert najbliższy? Teraz dałem propozycję Kondei, że 3 lutego jest koncert przed PP Skład we Wrocławiu i jeśli będzie raczył przyjechać do mnie dwa dni przed koncertem, to możemy zagrać coś wspólnego, bo kawałków mamy naprawdę sporo. No ale oczywiście wyciągnął komórkę, popatrzył w swój kalendarzyk. O, niestety tutaj mam jazdy, tutaj mam lekarza, tu coś tam. No i to tak nie, wygląda. Nie, ale myślę, że po tym już następnym coś ogarniemy razem w końcu. Że znowu będę grał z moim hypemanem łóżko dalej. Ale łóżko. Na luty już coś może myślę, być, tak? No, myślę, że pod koniec lutego w środku zaczniemy. Powiem razem. Ci, ja cały czas do niego dzwonię, jeśli gramy jakiś koncert, no ale... Mówi mi nie. No ja nie wiem, czy on się wstydzi, czy co. Może jakiś foch, powiedziałeś coś nie tak. Albo foch, nie umiem do tego dojść, nie wiem, jaka jest przyczyna, no ale będę próbował. Ja tak łatwo nie odpuszczam, kiedyś go wyciągnę w końcu za scenę, nawet jeśli miałoby to być za uszy. Słuchaj, a jak to jest z hypemanami, bo twój hypeman, Kot, tak, nagrał też coś tam z tobą. No kurde, to jest bardzo talentowany gracz. Kiedyś nagrywał trochę. My mieliśmy w ogóle w Ozimku... Mieliśmy w Ozimku taką ekipę, Orient Squad to się nazywało, i byliśmy tam w czwórkę. Właśnie ten Kot też był jednym z członków. No właściwie byliście tak zapowiadani chyba na Biforze jako Orient Squad. Tak, no bo wszyscy prawie byli z Ozimka, więc nas kojarzyli pod szyldem Orient Squad. No i on był utalentowany nie tylko pod względem, że umiał śpiewać, robił też bity i robił naprawdę dobre produkcje. Na Fruity Loopsie, ale tak, dobra. Na Fruity Loopsie tam zwykłe, tylko klawiatura była potrzebna, żadne MPC ani nic, ale te bity miały taki smak, nie? No bardziej i w końcu, nie wiem co mu się stało, ktoś go rzucił chyba cegłówką w głowę albo coś i zaczął słuchać rocka. Kupił sobie gitarę, no i od tego czasu... To może nie zacznie robić bity na gitarze, no. A powiem ci, że ma taki plan. Właśnie mamy jednego grajka, który jest bardzo dobrym tam... gitarzystą. Wiem, drugi chce grać na basie i chcemy założyć jakiś funkowy zespół, ale to są tylko plany na przyszłość. No, wiesz, masz go tam na wyciągnięcie łóżka. Dokładnie. No ale jeśli pytasz się o rolę hypemana, to jest bardzo ważna fucha, bo jak napiszesz tekst, w którym musisz łapać oddech, to on jest niezawodny w tym momencie. Zdarza ci się, że nie domagasz, pewnie, tak? Pewnie. Na scenie. To jest normalne. 21:29. Tak, przychodzi no już kończyć tą dzisiejszą radycję. Tak, u nas był OZM ze składu Orient Squad, z byłego, tak, tak już składu. Tak samo Kondeja. I Kondeja, też którzy składu, wydają już za niedługo epkę, także oczekujcie tej epki. My też, myślę, będziemy coś o niej wspominać. Tak, jak tylko coś nowego. Będziemy. Tak, codziennie będziemy wpisywać OZM, Kondeja, czy coś nowego. Chyba, także nie zawiedźcie nas. Chyba, że akta wam to uniemożliwi. No słabo, Piotrku, to tylko do jutra. Oby nie. Do jutra tylko będziemy przeglądać to. Miejmy nadzieję. Najwyżej potem pójdziemy z jakimiś transparentami na Tokio. Dobra, to była Rabdycja, tak. Dzięki wam wielkie za to, że słuchaliście. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. Dzięki wam za to, że przyszliście. Rabdycję dla was mieli przyjemność prowadzić po mojej prawicy Piotr Stokłosa, a po mojej lewicy Konrad Wiaderek. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a na zakończenie dla was Kondeja i OZM Miasto Uczuć, czyli drugi singiel z ich nadchodzącej epki.